Nowe wiadukty zastąpią stare. Trwa inwestycja na drodze krajowej nr 44. Dlatego władze Tychów i policja apelują do kierowców tych najcięższych pojazdów, żeby omijali wysłużone obiekty nad torami. Już teraz inwestycja powoduje utrudnienia, a będzie jeszcze gorzej. Łukasz Kądziołka. Spore utrudnienia na wiadukcie w Tychach będą jeszcze większe. Na drodze krajowej nr 44 trwają prace, które jeszcze przez wiele miesięcy spowodują, że ruch będzie się tu odbywał bardzo wolno. Obiekt nad torami już od dawna prosił się o remont, ale przy jego stanie doraźne prace okazałyby się niewystarczające. W grę wchodzi tylko i wyłącznie przebudowa, więc docelowo te istniejące wiadukty zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstaną nowe. Po przeprowadzonych badaniach, inspekcji, ekspertyzach nośności obu wiaduktów wiemy, że nośność została ustalona w tej chwili już tylko i wyłącznie na maksymalnie 42 tony. Miasto apeluje do kierowców i firm transportowych, żeby tych ograniczeń przestrzegać. Na przejeżdżające ulicą Mikołowską ciężarówki policja oraz inspekcja transportu drogowego będzie teraz jeszcze bardziej zwracać uwagę. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem zagrożone jest sankcją mandatu karnego w wysokości 500 zł oraz 2 punktów karnych. Apelujemy do kierowców, żeby przestrzegali tych przepisów, głównie z uwagi na bezpieczeństwo. Jeśli dojdzie do uszkodzenia któregoś z wiaduktów, to trzeba będzie je całkowicie zamknąć. Miasto wykorzystuje i przekazuje służbom dane zebrane przez system ITS, który pozwala na wykrywanie przeładowanych pojazdów poprzez zainstalowane w jezdni czujniki. Dla wszystkich kierowców w nadchodzących miesiącach szykują się jeszcze większe utrudnienia niż teraz, ponieważ jeden obiekt trzeba będzie zamknąć na przełomie tego i przyszłego roku. Trwa wzmacnianie teraz od dołu podpór tego wiaduktu i w momencie, kiedy on zostanie odpowiednio wzmocniony, dopiero wtedy przystąpimy do kolejnego etapu, czyli wyburzenia wiaduktu południowego. Wtedy kierowcy będą korzystać z drugiego wiaduktu, a później nastąpi zmiana. Drugi będzie wyburzany, a ruch przekierowany zostanie na już nowo wybudowany obiekt. Wiadukt południowy ma być gotowy w 2024 roku, a północny rok później. Inwestycja kosztuje 60 milionów złotych.